To jest gaszenie pożaru, który pożar rozpoczął się w zbiorniku Dzierżno, czyli kawałek dalej na Śląsku w zeszłym tygodniu. I my na tej podstawie podjęliśmy decyzję o tym, że to jest ten moment, żeby taki kryzysowy instrument włączyć, przetestować na żywym organizmie, tam gdzie szczególnie potrzebujemy zminimalizowania tych poziomów algi. Natomiast podkreślam, to nie jest rozwiązanie systemowe. Natomiast nad rozwiązaniami systemowymi pracujemy jako międzyresortowy zespół do spraw Odry od kilku miesięcy. Między innymi powstał wreszcie, bo do zeszłego roku go nie było, stały monitoring na Odrze. To jest teraz 30 punktów monitorowania, między innymi zasolenia. Po drugie, do końca tego roku powstanie taki kompleksowy plan odsalania i oczyszczania wody z tych zrzutów poprzemysłowych, które powodują to, że mamy w słodkowodnej rzece słonowodną algę, tu jej w ogóle nie powinno być, to po drugie. Po trzecie, przyglądamy się, jak wzmocnić działania renaturyzacyjne na Odrze, bo wiemy, że to uregulowanie przyczynia się do tego, że woda, tam gdzie woda stoi, najszybciej, najchętniej rozwija się złota alga. I cały szereg innych działań, które prowadzimy bardzo intensywnie od kilku miesięcy, żeby wreszcie kompleksowo poprawić stan i odbudować stan tego ekosystemu, który jest niesamowicie zdegradowany. To są lata zaniedbań, lata zaniechań i do tego zmiany klimatyczne, gorąca temperatura, coraz niższe przepływy wody w Odrze, które się do tego przyczyniają. Pracujemy nad tym, żeby to rozwiązać porządnie, systemowo od źródeł. Ten eksperyment był między innymi stosowany w Wielkiej Brytanii z dosyć dobrą skutecznością. Są badawcze raporty ze stosowania Wielkiej Brytanii. My też w zeszłym roku był stosowany na jednej ze śluz w Polsce z dosyć dobrym rezultatem. Tam ponad 90% algi zostało zredukowane. Natomiast był to efekt dosyć krótkotrwały. Więc my tutaj chcemy po raz pierwszy prowadzimy go na takiej wodzie, która płynie i to jest dodatkowe utrudnienie, ponieważ nie wiemy, na ile on będzie efektywny w takim niskim stężeniu na wodzie płynącej. To jest. Natomiast skonsultowaliśmy to z naukowcami polskimi, zagranicznymi, z organizacjami pozarządowymi, które z nami współpracują na co dzień, jeśli chodzi o rzekę Odrę. Przygotowywaliśmy się do tego przez kilka miesięcy jako zespół międzyresortowy, także mam nadzieję, że on będzie da dobre rezultaty. No, będziemy tutaj przez kilka dni monitorować, obserwować. Na bieżąco naukowcy pobierają próbki i sprawdzają, jak to wpływa na poziom algi i też na stan tej rzeki. Mam nadzieję, że po pierwszych 24 godzinach jakieś wstępne wyniki będziemy mieli, no ale wiadomo, to będą bardzo wstępne, także musimy trochę cierpliwości, zwłaszcza, że widzimy wzrosty wraz z wzrostem temperatury, wzrosty poziomu algi w różnych punktach na i rzece Kłodnicy i znów na zbiorniku Dzierżno, więc sytuacja jest dosyć poważna. Myślę tak realistycznie, że będziemy musieli poczekać na kilka dni, pewnie do czwartku, piątku, żeby zobaczyć, czy on był efektywny, czy nie. To jest środek chemiczny. Widzicie Państwo, że do jego zastosowania musieliśmy poprosić wojsko, które jest przeszkolone do dozowania środków chemicznych. Po drugie, to jest eksperyment na żywym organizmie, to jest płynąca rzeka, więc musieliśmy naprawdę sprawdzić i zabezpieczyć jakby się na wszelkie możliwe efekty uboczne, bo to jest środek chemiczny. Musieliśmy to uzgodnić, tak żeby wszyscy w skład zespołu międzyresortowego do spraw Odry wchodzi kilka ministerstw, wiele instytutów, tak żeby naprawdę wszyscy byli przekonani do tego, że to jest właściwy moment. Chcieliśmy też zakomunikować to i bardzo dobrze wytłumaczyć organizacjom pozarządowym, które są zainteresowane od 2022 roku, często śledzą i są jakby bardzo przejęte tym, co się dzieje na Odrze, więc chcieliśmy dobrze to wytłumaczyć. No, jest to jakiś tam środek ryzykowy, prawda? Więc chcemy się upewnić, że naprawdę w takim najbardziej krytycznym momencie go stosujemy i też kiedy ta alga jest, ponieważ w poprzednich miesiącach mieliśmy taką dynamikę rozwoju algi pod koniec maja, kiedy były bardzo wysokie temperatury, bardzo niskie przepływy wody, alga skoczyła i była wysoka ogólnie
podniósł się jej poziom, a później po dużych opadach deszczu obniżył się poziom na czerwiec i początek lipca. Był taki spokojny i ona zaczęła bardzo dynamicznie rosnąć dopiero teraz na początku sierpnia. Stąd to się wydawał właściwy moment. Absolutnie musimy to zrobić, choćby dlatego, po pierwsze dlatego, że mamy taki kryzys, jaki mamy na polskiej rzece, druga co do wielkości polska rzeka, po drugie dlatego, że no choćby ramowa dyrektywa wodna nakłada na nas jako kraj członkowski Unii Europejskiej taki obowiązek. My do roku najpóźniej 2027 powinniśmy doprowadzić nasze rzeki, jeziora, również wybrzeże Bałtyku do stanu dobrego lub bardzo dobrego. Dzisiaj stan większości rzek w Polsce jest zły lub bardzo zły. Więc bardzo wielkie wyzwanie przed nami, bardzo mało czasu. No i oczywiście permanentny kryzys, który widzimy, jakoś tam w większym lub mniejszym stopniu ciągle się odradzający na rzece Odrze od 2022 roku. Więc absolutnie potrzebujemy i właśnie w tym roku powstanie pierwszy wreszcie kompleksowy plan inwestycyjny na rzecz ocalania Odry, oczyszczania między innymi wód dołowych, pokopalnianych z tych kopalni, które jeszcze będą przez ileś lat funkcjonowały, a nawet po zamknięciu kopalnie dalej muszą odpompowywać wody dołowe, często dla zabezpieczenia innych sąsiednich kopalni, więc to jest bardzo długi, skomplikowany proces i chcemy, żeby w tych kopalniach, które funkcjonują, które jeszcze będą działały przez następne lata, powstały instalacje odsalające. Pierwszy taki plan powstanie do końca tego roku. Żeby tę wodę, żeby ograniczyć zrzuty, żeby odsolić tą wodę, której nie można w inny sposób zagospodarować czy zamknąć w obiegu zamkniętym. Są różne metody, natomiast więc to jest dosyć kompleksowy plan w zależności od spółki, ale mogę powiedzieć, że no, objechałam osobiście i z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, zespołem do spraw Odry, z Ministerstwem Przemysłu, aktywów państwowych, infrastruktury. Rozmawialiśmy ze spółkami od początku roku i są na to otwarte, przygotowują te plany. Musimy w jakiś sposób znaleźć finansowanie wspólnie, to nie będzie łatwe, ale jesteśmy w tym procesie i on wreszcie powstanie, bo do tej pory niestety od 2022 roku nie powstał taki kompleksowy plan, więc teraz w tym roku on wreszcie powstanie. To, co mieliśmy w 2022 roku, to była pewnie, można to nazwać spokojnie katastrofą, znaczy spokojnie, niespokojnie, katastrofą ekologiczną. Tam mieliśmy ponad kilkaset ton martwych ryb zebranych z całej długości Odry. Z takim zjawiskiem na tą skalę nie mamy do czynienia w tym roku, to chcę bardzo jasno powiedzieć. Mamy punktowe śnięcia. To największe to właśnie mieliśmy teraz na jeziorze, na zbiorniku Dzierżno, około 24 ton w ciągu ponad tygodnia, więc to już jest poważny kryzys lokalny. Katastrofą może ekologiczną bym tego nie nazywała jeszcze, natomiast niezależnie od tego, jak to nazwiemy, to jest problem, który musimy zatrzymać tu i teraz, nie pozwolić, żeby się rozlał na pozostałe rzeki i dopływy Odry i absolutnie nie dopuścić do powtórki katastrofy z 2022 roku i po to tu jesteśmy z tym eksperymentem dzisiaj.